pet the dog and body the squirrel. Live in a swell house in a swell world. Ed wakes up every single day and vows to be the best in every way. One best buddy, one best head. One best buddy, one best head. From the morning till they go to bed, one best buddy, one best head. Have you ever seen a squirrel go nuts? No. It's here to help. I'll tell you what. Your best friend, that's what he said. These are the adventures of best head. One best buddy, one best head. One best buddy, one best head. From the morning till they go to bed, one best buddy, one best head. One best buddy, one best head. Edek Debeściak. Się prowadzacze. Nie ma pa jak wrócić do cichego i spokojnego domu po długim pracowitym dniu. Ani krachu dalej, nieszczęsny przechodniu! Możesz na mnie liczyć! Edek, co ty prawiasz? Coś ty zrobił z tym pokojem? Czy to jest mokra farba? To przejście dla pieszych, Badziu! Ćwiczę umiejętności przeprowadzacza na wypadek, gdyby ziściło się marzenie mojego życia, aby pracować jako szkolny przeprowadzacz dzieci przez jezdnię! Znowu to samo. A co ze Szkotem, obecnym przeprowadzaczem? Jedzie do Szkocji? Na spotkanie drużyny miotaczy kłód! Potrzebuje zastępstwa na kilka dni. Wszyscy się na niego wypieli. Słuchaj, Edek, mam jak najwyższe mniemanie o twoich umiejętnościach, ale nie rób sobie nadziei. Co roku wpatrujesz się w telefon. Z nadzieją, że zadzwoni, a on nigdy nie dzwoni. To chyba do ciebie. Prawa łapę do góry i powtarzaj za mną, chłopcze. Ja, Edek! Ty, Edek! Uroczyście przysięgam? Uroczyście przysięgam! Bezpiecznie przeprowadzać szkolną dziatwę na drugą stronę! Absolutnie tak, niechaj się stanie! Tak mi dopomóc, Szkot! Tak ci dopomóc, Szkot! Zatem, mocą prawa danego mnie oraz dyrektor Prosiak... Prosia, za pozwoleniem! Prosiak, przecież mówię! Niniejszym mianuję Edka oficjalnym zastępcą panna Lizaczka! Ojej, bardzo się cieszę i w ogóle, ale czego nie przesada? Przecież to tylko zwykłe przechodzenie przez ulicę! Zwykłe przechodzenie przez ulicę? Zwykłe przechodzenie przez ulicę! Czy to powiedziałeś? Nie z taką się wyrazu, ale... Pozwól, że coś ci wyjaśnię, chłopcze! Przyjdź jutro o świcie! Na tym Edku spocznie ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo setek ukochanych córek i synów, pełni uzależnionych od jednego jedynego Edka, który powiedzie ich przez wzburzone wody porannych ulic and odda w czułe objęcia wiernego trotuaru! Skoro tak to wygląda... Moje gratulacje, Edku! Wolę, panie Lizaczku! Dzień dobry, moje dziateczki! Kto chce bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni? Chcemy, panie Lizaczku! Nasz los jest z pana ręka! Idziemy sobie przez ulicę, ulicę, ulicę! Idziemy sobie przez ulicę, samego rana, taaaak! Pięknie, Edek! Bardzo pięknie! Ich los jest w twoich rękach, młodzieńcze! Nie pozwól im teraz umrzeć! Badziu! Hej, Badziu! Edek, co ty tutaj robisz? Nie powinieneś być na stanowisku przeprowadzacza? Wiem, ale miałem koszmarny sen! No i teraz jestem porażony! Przerażony? Straż mroził mi krew wzięła! Szybko odrzuć mi żelazko! Widzisz, jaki jestem porażony? Teraz to raczej poparzony! Ale wiesz, na pewno kto inny bezpiecznie przeprowadzi dzieci! Co w tym trudnego? Poza tym, jak ty pójdziesz do szkoły w tym stanie? Kurczę, dzięki, Badziu! Szkoda, że dzieciaki liczą na mnie! Jestem pewien, że rozluźnię się jak tylko poranne słońce poniżej mojej kości! No, nie puknij, Edek, dasz radę! No bo co to za filozofia, to przeprowadzanie! Przywitaj się z panem Lizaczkiem, kochanie. On nad tobą czuwa. Proszę pilnować w kółko, żeby mała kulka nie wpadła pod kółka. Czy to nie słodkie? Kulka w kółku pod kółka? Nie ma powodu do obaw, mój ptaszku. Pan Szkot pilnuje, żebyś nie wpadła pod kółka, jasne? Chwileczkę, pan nie jest Szkotem. Nie, jestem Edek. A co się stało z dotychczasowym przeprowadzaczem? Gdzie się podział Szkot? Kulka lubi Szkota. My też lubimy Szkota, ptaszek, naprawdę bardzo go lubimy. Wszyscy kochamy Szkota, kto by go nie kochał? Ale Szkot wyjechał do Szkocji, a jego miejsce zajął przeprowadzacz Edek. Prawda, Edek? Ptaszyna, jest w dobrych rękach. Widzisz, jakie to proste? Niech pan ją puści, bo naprawdę grozi na burda! Niech pan ją puści! Musisz, siusiu, bardzo mi się chce! Panie psie, jej się chce! Niech pan ją puści, bo popuści! Edek, co ty wyprawiasz? Opuść te łapki! Chcę, Badziu, ale nie mogę! Boję się, że to się staje! Coś strasznie straszliwego! Samochody stają, co się może stać? Opuść te łapy i pozwól jej przejść! Oni chcą przejść! Oni chcą przejść! No wie pan, za moich czasów! A to szczeniak, mamy kłopoty! Potrzebny Szkot, kruch, kruch, znajdźcie Szkota! Edek, to bez sensu, możesz ich puścić! Opuść, opuść te łapska! Opuść łapska na dół! Ale ja nie mogę, Badziu! Muszka opuszczaj, ale ciało mówi nie! Ty musisz mnie zastąpić! Ty musisz zostać ich panem Lizaczkiem! Okej, dobra, wielki Michalu, przeprowadzić kilka maluchów. Ej, ty tam, ruszaj się, ustawić się runo i przechodzicie! Pan Szkot tak nie robi! Lizak do góry, Badziaku, Lizaku! Musisz dać ich za Lizaczkiem! O tak, prawda, Lizak, to nie powinno być trudne, tak, no tak. Nie ten sygnał, Badziu! Opuść Lizak! Nasze dzieci! Spokojnie, Badziu, opanuj sytuację! Ani kroku dalej! Pozwólcie, że profesjonalny przeprowadzacz rozwiąże ten problem. Przeprowadzacz Edek do raportu wystąp! Zrób to dla mnie, chłopcze! Lub dla samego siebie! Zrób to dla tych children! Niech żyje Szkocja! Możesz na mnie liczyć!
poradzisz, chłopcze. Poprowadziłeś ich przez wzburzone wody poranny góry wprost w objęcia drugiej strony. Jesteś chlubą rasowych przeprowadzaczy. Mówiłem ci, że dasz radę. Co to za filozofia? Idę się położyć do domu. Dobrze, przechadniu, przeprowadzę cię. Nie, dziękuję. Potrafię samodzielnie przejść przez ulicę. Co za tragedia! Dokładnie temu mamy zapobiegać! See you tomorrow, chłopcze! Niech żyjesz, Kasia! Zawsze możesz na mnie liczyć!